akcja gry Far Cry New Dawn, a więc spin-offu tej popularnej serii, umiejscowiona została około 17 lat po wydarzeniach znanych nam z Far Cry 5. Ponownie jak w przypadku piątki, New Dawn pozwoli nam na eksplorację fikcyjnego hrabstwa Hope, do którego po ataku atomowym i kilkunastu latach radioaktywnego skażenia ponownie wraca życie. Wraki samochodów i szkielety budynków wprowadzają nas w postapokaliptyczny klimat tej historii, natomiast kolorowe kwiaty oraz bujna roślinność są efektem tak zwanego wielkiego rozkwitu, symbolu życia i potęgi natury. Nowością Far Cry New Dawn i ciekawostką dla tej serii jest możliwość wyboru nie tylko wyglądu naszego bohatera, co mogliśmy zobaczyć choćby w poprzedniej części, ale także jego płci. Element ten pierwszy raz pojawia się dla serii Far Cry, dając nam bez wątpienia możliwość wyboru, z jaką postacią chcemy się utożsamiać. Dodatkowo, po tym jak wybierzemy naszego bohatera lub bohaterkę, będziemy mogli nieco dokładniej określić jego wygląd, wybrać twarz, fryzurę czy choćby kolor włosów. Trafiając ponownie do hrabstwa Hope, będziemy musieli stawić czoła nowemu zagrożeniu, ludzkiej rządzy władzy i dominacji nad innymi, która okazuje się poważniejszym problemem niż radioaktywne skażenie czy odbudowa tego rejonu świata. Ten niewielki rajski zakątek postanawia zdominować banda łupieżców, określających się jako Highwaymen, na czele których stoją dwie siostry bliźniaczki, Mickey i Lou. Naszym zadaniem będzie ochrona Prosperity, a więc osady, do której trafimy wraz z rozwojem wydarzeń, a także eliminacja rządnych władzy sióstr. Będziemy musieli rozwijać naszą osadę, w czym pomogą nam specjaliści i fachowcy, których najpierw będziemy musieli odszukać i sprowadzić. Co ciekawe, w grze pojawią się także znane postacie z Far Cry 5. Choć główny rdzeń rozgrywki jest bardzo podobny do tego z popularnej piątki, wzbogacony został o pewne ciekawe elementy i opcje. Pewnego rodzaju urozmaiceniem w tej części jest m.in. możliwość wyruszenia na ekspedycję w odległe zakątki Ameryki Północnej, dzięki którym zdobędziemy więcej zasobów dla naszej osady. Jak na grę nieco bardziej nawiązującą do survivali wszelkiej maści, nie mogło zabraknąć craftingu, czyli tworzenia broni dla przykładu z części i surowców odnalezionych na mapie. Jednak na tym nie koniec. W Far Cry New Dawn na swojej drodze spotkamy przeciwników o różnym stopniu trudności, co reprezentuje kolor paska nad ich głowami. Nową bronią zaimplementowaną do tej części i przy okazji świetnie wpasowującą się w klimat postapokaliptycznego świata gry jest dosyć oryginalna kusza. Jest to bowiem broń stworzona z różnych części odnalezionych na mapie i zasilana niezwykłymi pociskami. Strzelamy z niej, wykorzystując w formie pocisków piły tarczowe, zdolne ranić kilku przeciwników jednocześnie. Broń nie tylko wygląda atrakcyjnie, ale co najważniejsze, jest bardzo skuteczna. Podsumowując, to Far Cry New Dawn jest grą PEGI-18. Wydana została na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz na PC-ty. Oferuje tryb fabularny oraz wielosobowy. Jest strzelanką skierowaną dla wszystkich fanów postapokaliptycznej, niekoniecznie mrocznej wizji świata.